Gdy tworzyłem moją prezentację o wyjściu poza schemat, o byciu kreatywnym, to od razu na moją myśl nasuwa się teoria o tej fioletowej krowie. Znacie ją? Nie. Ona jest bardzo starą teorią, polegającą na tym, że trzeba się wyróżnić na tle innych obiektów, w tym przypadku krów na pastwisku. Jak to zrobić? Wystarczy zmienić kolor. I pomyślałem sobie, że skoro ta teoria tak często lata w internecie, w książkach, ta książka Fioletowa Krowa Setha Godina ma ponad 15 lat już, to ja nie mogę robić prezentacji o wyróżnianiu się, o myśleniu outside of the box, pokazując czyjąś teorię. Więc Seth Godin ma fioletową krowę, a ja mam to. Gratuluję. Już wyjaśniam, co wygrałeś. A może nic, może właśnie uwagę grupy. Tutaj macie bardzo proste zestawienie dwóch rzeczy, które pozwolą wam swój wyróżnik wykonać. Moją pasją jest wędkarstwo i o tym zaraz przekonacie jeszcze głębiej, bo cała prezentacja będzie o wędkarstwie. No dobra, posłucham. Drugi mój wyróżnik wizualny to muszka, którą bardzo często noszę, więc z połączenia tych dwóch elementów możecie stworzyć własny wyróżnik, swoją własną fioletową krowę. I w tym przykładzie chcę wam pokazać, że wcale nie musicie kopiować czyjejś strategii jeden do jeden, ale na tym zbudować sobie swoje wyróżniki. I to nie jest tylko wyróżnik wizualny, że tam ryba, że muszka i to jeszcze ma kojarzyć wam z Osmanem, bo to się wam jeszcze z Osmanem nie kojarzy. Ale jak dodam do tego, że moją pasją jest wędkarstwo, jest muszka. Nie, nie ma muszki. Miała być ryba i muszka. Jest wędkarz. Gdzie jest muszka? Tu jest muszka. Zobaczcie, to jest prosty czarny t-shirt z małym emblematem muszki i on powoduje, że ta muszka kojarzy się ludziom z Osmanem bardzo często. Jeżeli oglądałeś moje wideo, czy słuchałeś moich materiałów, czy oglądałeś moje jakieś grafiki na Instagramie, to bardzo często ten wyróżnik się pojawia. I teraz, jaki widzę błąd ludzi, którzy patrzą na to, co ja robię? Zakładają muszkę. I to jest ich wyróżnik. No nie. Trzeba na nowo sobie to wymyślić. Jeżeli ty założysz muszkę po tym wystąpieniu, spotkasz kogoś z mojej społeczności, on powie ci, że kopiujesz Osmana. Dobra, ale jak to zamienić w całym procesie bycia innym? Załóż sobie muszkę w inne miejsce. Spotkałem kiedyś kolegę, który mówi, zainspirowałeś mnie. Do czego? Do noszenia muszki. A nie widzę muszki u ciebie. Podniósł brodę i ma tutaj na brodzie, takiej wielkiej brodzie, drwala muszkę od środka. Można? Można. Całość mojego działania opiera się na robieniu bardzo małych kroczków, dbaniu o szczegóły, robieniu małych, maleńkich rzeczy, które są w ogóle nieciekawe, nieseksowne, nudne i dlatego właśnie ludzie nie chcą ich robić. A wyróżnianiu się według mnie chodzi o to, żeby robić rzeczy, których ktoś inny nie chce robić albo boi się robić. Więc teraz, jeżeli skupiamy się na szczegółach, jak ten wędkarz Osman na tym zdjęciu, który trzyma w ręku muchę, na którą tą rybę zaraz złowić, to wymyśliłem sobie, że pokażę wam bardzo prosty wyróżnik i metodę, którą wy możecie natychmiast do swojego życia wdrożyć. Polega na tym, że trzeba się wyróżnić elementem graficznym, tylko uwaga, znaczne ułatwienie, nie może być go widać na zewnątrz. Już wyjaśniam. Można założyć sobie kolorową muszkę, ale to powoduje stres, dyskomfort, może być trudne, może się spotkać, wiecie, z odrzuceniem ta wasza propozycja, waszego nowego stylu, a ja wam proponuję coś innego. Załóżcie sobie coś kolorowego, czego w ogóle nie widać. Na początek. Czym to może być? Pytam. Skarpetki? Dlaczego by nie? Ja mam kolorowe. A wy? Taka prosta rzecz. Życie jest zbyt krótkie, żeby chodzić w czarnych skarpetkach, panowie. Panie to już wiedzą. I to jest pierwszy krok do wdrożenia mojego sposobu działania, czyli mojej wizji bycia innym. Zacznij od maleńkich rzeczy, których w ogóle nie widać, ale sam fakt tego, że ty o tym wiesz, już cię zmienia. I zobaczycie, jak często będą wasze skarpetki, których podobno nie widać, komentowane, wow, jakie super skarpetki. Nie będę robił eksperyment. O, tu widzę, tu widzę, tu widzę, tu widzę. Czarne, czarne, krótkie, o, chyba białe. Czemu nie kolorowe? Skoro tego i tak nie widać. I to jest moje pierwsze doświadczenie dla was, moja pierwsza rekomendacja. Załóżcie sobie kolorowe skarpetki, albo nie, te skarpetki będą metaforą tego, co innego wy możecie zrobić, ale bardzo ważne jest, żeby tego nie było widać. Czemu? Bo jak tego nie widać, to już nie ma w waszej głowie lęku, obawy, co ktoś o mnie pomyśli. Aby znacznie mniejszy, bo skarpetka pojawia się znacznie rzadziej poza waszymi spodniami, prawda? Oczywiście można eksperymentować z innymi częściami bielizny, ale to dla odważnych. Ja proponuję na początku skarpetki. Od tego zacznijcie. Dobra, ale idźmy w kierunku narzędzi. I znowu, żebym ja mógł skutecznie przekonać tego super sprytnego pstrąga, żeby tą moją przynętę wziął, potrzebuję mieć cały zestaw narzędzi, w tym przypadku różnych przynęt, żeby to zadziałało, żeby był skuteczny. Bo moją główną wizją, sposobem działania, filozofią jest bycie skutecznym. Podpowiedź? Tym też się można bardzo łatwo wyróżnić,
w biznesie, na rynku pracy, bo ludzie nie chcą być skuteczni. Innymi słowy, nie chcą brać odpowiedzialności za efekty swojej pracy. Chcą robić, ale bez odpowiedzialności. Jak ją weźmiesz na siebie, to już jesteś inny i jesteś nie w 80%, ale w 20% ludzi, którzy chcą mieć odpowiedzialność, czyli i konsekwencje, ale i nagrody za swoją inność. I w moim pudełku wędkarza, który chce wyjść poza schemat, jest to przepotężne ćwiczenie. Ćwiczenie mięśnia kreatywności. Todd Henry to mi podsunął, autor super książek, i on mówi tak. I James Altucher również. I on mówią tak. Jeśli chcesz być kreatywny, czyli umieć wychodzić poza ten boks i robić to bez stresu, w dowolnych ilościach, wręcz na zawołanie, to musisz to trenować. Znacie tą metaforę, że jak chcesz trenować mięsień, to musisz iść na siłownię, jak chcesz trenować sobie kreatywność, to musisz ją również ćwiczyć. A ludzie tego nie robią. Ja tak robię. U nas w firmie tak robimy. Więc chciałbym, żebyście również wy to robili. Czyli trenowanie mięśnia kreatywności i już tłumaczę, co to oznacza. Mięsień kreatywności to narzędzie, które ma wam dostarczać kreatywnych, innych, poza boksem rozwiązań w momencie, gdy tego potrzebujecie, a nie w momencie, gdy wena, nie wiem, wszechświat wam jakąś inspirację podrzuci. To ma być narzędzie. Potrzebuję, odpalam, mam. I teraz ważne jest to, żeby tą kreatywność trenować zanim jej potrzebujesz. I ćwiczenie mięśnia kreatywności polega na tym, że codziennie zadaję sobie problem do rozwiązania. Uwaga. I muszę wymyślić przynajmniej 20 rozwiązań, jak ten problem rozwiązać. Może to być problem pod tytułem, jak rozwiązać problem głodu na świecie, ale proponuję łatwiejsze wyzwania na początek. To może być wyzwanie pod tytułem, jak zrobić badge'a konferencyjnego, który się nie odwraca imieniem do ciała, tylko jest na wierzchu zawsze. I spróbujcie wymyślić 20 sposobów na tą aktywność. I najważniejsze jest to w tym ćwiczeniu, że nie możesz odpuścić, gdy masz na kartce tylko 3 rozwiązania. No ale jak to? To skąd mam je wziąć? No właśnie. Na początku będą pomysły bzdurne, bez sensu, w ogóle oderwane od rzeczywistości, ale twoim jedynym celem nie jest wymyślenie idealnego rozwiązania tego przed badge'a, który się obraca i zawsze widać to imię i nazwisko, tylko zrobienie tej liczby 20, 15, 10 pomysłów, które poszerzają tą twoją strefę patrzenia na świat. I teraz nie chodzi o to, żeby, jeszcze raz podkreślę, bo wszyscy to mylą, zawsze to mylą. Wy tego nie mylcie. Nie chodzi o to, żeby znaleźć idealne rozwiązanie, tylko żeby zmusić się do wysiłku codziennie przez wszystkie dni swojego życia, nie przez miesiąc, do szukania kreatywnych rozwiązań. I zobaczcie, że 5 dnia, 6, 15, po miesiącu, po pół roku będziecie prawie tak kreatywni jak ja. Bo ja ćwiczę. To był żarcik. Ta umiejętność będzie u was mocniejsza i efekt jej będzie, wam się będzie wydawało pewnego dnia, że to przez noc się wydarzyło. To będzie efekt ćwiczenia tego mięśnia kreatywności bardzo długo. Zadaniem, które zadajecie sami codziennie i waszym celem jest wykonać 10, 15, 20 odpowiedzi na to pytanie, jaką sobie tezę na początku postawiliście, że potraficie te odpowiedzi znaleźć. Nawet jeśli będą głupie. Możemy się tak umówić? Kogo z was do tego przekonałem dzisiaj, że to zrobicie? Okej, okay. I ciekawe jest to, że nie wszystkich. I tak to właśnie działa. Ja mówię, jak? Ktoś wdraża, działa, a pół sali nie. Statystyka. Ja bardzo mocno wierzę w statystykę. To wam pokażę kolejny przykład. Oglądacie YouTube? Oglądacie YouTube. Każdy YouTube ogląda. Prawie każdy. Moja mama nie. I pomyślałem sobie, że skoro ja działam na YouTubie i chcę, żeby to było moje medium biznesowe, moje medium kreatywne, to muszę w jakiś sposób się wyróżnić. I nagrałem wideo. Tego tytuł jest Przestań pić latte za 15 zł. I to wideo w ciągu jednego miesiąca zrobiło prawie 200 tysięcy odsłon. I to było niedawno. I to wideo wygenerowało, pociągnęło za sobą inne moje wideo i dało mi ekstra 700 tysięcy odsłon w tydzień, dwa tygodnie. To jest kosmos jakiś. Czyli pierwsze 500 tysięcy odsłon zbierałem przez 3 lata, a 700 tysięcy odsłon zebrałem w miesiąc. I teraz pytanie, jakie się każdemu nasuwa, i mi, i może wam, dlaczego to wideo tak mocno eksplodowało? Co w nim było takiego innego? Pokażę wam jeszcze raz ten slajd pokazujący, o czym jest to wideo. Ludzie mówią, no tak, ciekawa miniaturka, kolorowy t-shirt, ten kubek z kawą, YouTube mi pomógł, byłem kreatywny, miałem jakiś ciekawy przekaz i tak dalej, i tak dalej. A odpowiedź najważniejsza w tej mojej prezentacji dzisiejszej tkwi w tym miejscu. Czy macie pomysł, czym ta liczba 398 jest?
Śmiało. Dokładnie. Jak się wyróżnić? Bardzo prosta rzecz. Rób więcej niż inni, co jest super proste, bo ludzie robią bardzo mało. Istotne jest to, żeby po prostu robić. I nie chodzi mi o speech motywacyjny teraz, taki, może was czuję, że chcę wam dać motywację do działania. Nie. Ja mówię, po prostu rób bez motywacji małe kroczki tu i teraz z tym, co masz. I często słyszę o wyjściu poza strefę komfortu. Jak się czegoś boisz, to idź do przodu. Tutaj mi się nasuwa taka analogia w moim wędkarstwie. Jak stoję w wodzie, to jestem ja, w tych portkach po pas i kolejny krok, jaki mam postawić, może zakończyć się tym, że wody będę miał potąd po szyi albo wręcz popłynę. Dosłownie w przypadku wędkarstwa, w przypadku biznesu popłynę jako biznes, w przypadku życia prywatnego może coś mi się zawali na maksa, to większość teorii rozwojowych mówi odważ się, idź, postaw ten krok, wyjdź poza tą czerwoną strefę komfortu, idź dalej. A ja mówię, to jest bez sensu. Nie mogę pójść do przodu, jak nie mam pewności, co tam jest po drugiej stronie. Bez sensu jest stać w miejscu, bo w końcu i tak ten nurt jakoś mną poobraca i się przewrócę, wywalę, pośliznę. I moja strategia jest, wykonaj krok do tyłu. Popadaj nogą, nowy obszar i znowu ten krok wykonaj. I zbyt dużo osób, które widzę w branży kreatywnej, interaktywnej, marketingowej, próbuje te kroki zbyt szybko do przodu stawiać. I chciałbym, żeby z wami ta metafora została, że jak idziesz rzeką i masz niebezpieczeństwo przed sobą, to nie idź mocniej do przodu, to jest bez sensu. Po co się utopić dosłownie? Stać też w miejscu bez sensu, bo zmiana i tak cię dopadnie. I tak na ciebie mają wpływ czynniki, które wokół ciebie są, więc nie stój w miejscu, ale cofnij się o krok i zobacz inną perspektywę. I to wychodzenie z boksa, bez wychodzenia z boksa polega na tym, że możesz sobie robić wyróżnik, ale wyróżnikiem nie jest logo. Wyróżnikiem są te małe kroki, które stawiasz, to są małe rzeczy, które robisz, to na początku w ogóle nikt nie widzi, sam to tworzysz i dopiero później, gdy będziesz gotowy, pokaż to światu. I wtedy, gdy masz pewność co do dzieła, które wykonałeś, to będzie ci znacznie łatwiej przyjąć krytykę, odrzucenie, no bo dlatego się boimy wyróżniać, odróżniać. Jak tu szedłem na salę na początku, zobaczyłem tylko jedną osobę, tej koleżankę w różowej czapce, która się od razu wyróżniła. To super proste. W Polsce ludzie chodzą ubrani na czarno, na szaro. Nie mają muszek, nie mają kolorowych ubrań. Nie mają nawet kolorowych skarpetek, których nie widać, bo się boją. A to jest moja recepta na to, jak się wyróżnić. I teraz podsumowując. Mały wyróżnik. Rozumiecie? W moim przypadku jest to muszka na rybie. U koleżanki jest różowa czapka. Ćwiczenie mięśnia kreatywności. Dałem wam konkretne narzędzie do tego, w jaki sposób możecie swoją kreatywność rozwijać. Pół sali podniosło ręce, co być może oznacza, że zrobią, a raczej 3-4 osoby to zrobią. I znowu, masz łatwiej, bo oni tego i tak nie zrobią. Wiedzą co, wiedzą jaki może być efekt i tak tego nie zrobią. Małe kroczki do przodu, ale też krok w tył, wbrew temu, co cały czas słyszę, że wyjdź poza strefę komfortu, odważ się. Ja się boję, dopóki nie będę wiedział, co tam jest przede mną, w ogóle do przodu nie idę. Jest rewelacyjna książka, która ma polski tytuł Do roboty. To jest okładka tej książki. Jaki jest z nią problem? Polacy przetłumaczyli do roboty z wykrzyknikiem, czyli takie idź do przodu. Amerykańska wersja tej książki ma tytuł Do the work. Jaka jest różnica? W tej książce w wersji oryginalnej jest rób robotę, a nie hura do roboty. I ja chciałbym, żebyście te kroczki, jakie wam przedstawiłem, robili, czyli mały wyróżnik, ćwicz kreatywność, małe kroki, jak nie wiesz co dalej, krok do tyłu, inna perspektywa, albo pojeść na ryby, zawsze mi to pomaga. Punkt czwarty będzie powiedzieć na ryby. I pamiętać o tym, że to do roboty nie oznacza hura, lecimy, ale po prostu rób tą robotę. I mój znajomy Rafał mówi, że nie trzeba się nie bać, nie trzeba być optymistycznym. Wystarczy sobie nie przeszkadzać w tej drodze. I ja w mojej filozofii wychodzenia poza boks po prostu sobie nie przeszkadzam. Chcę wyróżnik, kolorowe skarpetki, później muszka, później inna marynarka, później inny kolor moich dodatków. Ale ten wyróżnik graficzny nie będzie mocny, trwały i wiralowy, jeżeli za tym nie będzie szła robota i kreatywne rozwiązania. I ja tym wystąpieniem chcę was zachęcić do tego, żebyście pamiętali, że jest wam super łatwo. Ludzie nie chcą być kreatywni, nie chcą pracować, a największą przewagą konkurencyjną, jak mówi Gary Vaynerchuk, mój mistrz i mentor, to jest praca. I do tego wam zachęcam, żebyście nie mówili do roboty, a żebyście do the work. Dziękuję bardzo.